Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Kronik Pyrtany. Jak widzicie, jesteśmy tutaj w kanałach przy wejściu za karczmu Helgi. Tak wyglądają moje statystyki. Dzisiaj wykonamy zadanie kto jest kim, ale jestem tutaj w kanałach w konkretnym celu. A mianowicie chciałbym zająć się zleceniem na potwory. Tutaj jest jeden z takich potworów. Jedno zlecenie. Właściwie chyba w kanałach są dwa zlecenia, więc chciałbym je wykonać. Natomiast zacząłbym chętnie od i tego potworka. Proszę bardzo, tu jest ten jeden potwór. Nienawidzę dziada. Czemu? Bo lata. Proszę bardzo. Tak jest, dawaj go. Stale, ciśniesz gościa. Dawaj Marvin, dawaj go. O, jest. I proszę bardzo, siadło. No, trochę HP nam zabrał, natomiast nic z tego krwiożercy, jak widzicie tutaj, nie mogę zabrać. No i zwłoki Fulko, proszę bardzo, mówiliście mi o tym, że tutaj można je znaleźć. No i proszę bardzo, notatka, znalazłem ją przy zwłokach Fulko. Nie rozumiem, mieliśmy tylko przynieść skrzynię ze statku, przecież to ich... I koniec, tajemnicza notatka, o co chodzi, o co tutaj chodzi. Przy okazji kupiłem jeszcze bestiariusz, golemy, 150 expa. I kolejny poziom. Bestiariusz, tam dalej już nic nie ma. Bestiariusz zakupiłem od jednego z tutaj łowców siedzących w naszej gildii. Ja teraz jeszcze biegnę w jedno miejsce. Wiecie, w to przejście w kanałach na wyższy poziom, bo tam też mamy do załatwienia jedno zlecenie. No i jestem, tutaj widzicie ten wodospad, tutaj były takie paskudy, które musiałem zestrzelić, potem one się też na bagnie pojawiły. Ja bym chciał tutaj z wami coś zrobić, przede wszystkim zjeść coś, czego jeszcze nie jadłem, chyba śledzia korzennego nie jadłem. Proszę bardzo, zróżnicowana dieta, dzięki temu mam plus 5 w zdrowia, no i jeszcze jabłka. Ja bym chciał zjeść tutaj tyle jabłek, żeby wpadł mi punkcik siły, dzięki temu też będę miał jej więcej. Już trochę tych jabłek wcześniej pojadłem, więc to powinno naprawdę zająć mi dosłownie sekundę. O, i widzicie, siła plus 1, proszę bardzo, dzięki czemu mam 102 punkty siły. Ja sobie grę zapiszę, bo za tym zakrętem są opryszkowie, których chcemy pokonać. Jako że gra zapisana, mogę spróbować ich tutaj pokonać. Czekajcie, tylko że tak jest ciemno, że to bym to wziął. Doigrałeś się. Tak jest. O, i proszę bardzo, to jest sposób na kanalarzy. To jest sposób na kanalarzy. Stanąć sobie właśnie tutaj w przejściu i voilà. Kiepski tasak, kostur osądu. No i coś tutaj jeszcze było? Nic z nich zebrać nie można. Nic z nich zebrać nie można, tak jak z tamtego potwora. Proszę bardzo, ale listy wykonane. Proszę bardzo, kanalarze już nie będą napadać na zagubionych obywateli. No i bestiariusz, bagienny golem, ok. A wcześniej jeszcze wykonałem krwiożerce, więc Garros będzie zadowolony. No to dobra, moi drodzy. Natomiast spotkamy się pewnie gdzieś tam w tych naszych gildiach, znaczy gildii mojej plus u strażników, żeby odebrać nagrody i ruszymy do kopalni. No i dobra, moi drodzy, jestem w gildii, gdzie jest tutaj Garros. Słuchaj, jestem gotowy odebrać nagrodę. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Doskonale. To paskudztwo, trzymaj. Oto twoja nagroda.
Cudownie, zawsze kasa jest na propsie. Teraz, moi drodzy, z Rudim dalej się nie da pogadać. Mam dużo spraw. Oczywiście, że nie. No to teraz do koszar i odebrać kolejną nagrodę. No powiem wam, że było trochę biegania tutaj i poszukiwania tego Oktawa. Się ukrył skubaniec. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Nasza wyspa od razu stała się bezpieczniejsza. Proszę, twoja nagroda. Dziękuję. 250 sztuk złota naprawdę drogą nie chodzi. 3700, czuję się powoli bogaczem, a jeszcze jak wykuję miecze i sprzedam mojemu mistrzowi, cholera, co to już dzieje? W ogóle będę bogaty. Ten oktaw znajduje się o tutaj, w tym budynku, także jak wychodzicie, to proszę bardzo, to ten. A teraz ja już naprawdę idę się uzdrowię i spotkamy się pod kopalnią Araxos. I po krótkim cięciu jesteśmy na drodze do kopalni, mijam pszczelarzy. Moi drodzy, jest 71 dzień, jest 18.27, trochę pobiegałem po mapie i ją poczyściłem, dlatego też trochę mi expu wbiegło w tym cięciu. Trochę przedmiotów też zyskałem. Jestem tutaj temu, bo jest zadanie związane z tym miodem, tak? Miodowe lata i mogę zagadać do Ergo. Czy miód jest już gotowy? Już miałem zamawiać gońca, by cię powiadomić. Udało mi się pobrać pierwszą próbkę. To jak? Sprawdzamy nasze dzieło? Trochę się napracowałem, by mógł powstać. Czas sprawdzić owoc swojej pracy. O, i mana plus 2. Czegoś mi w nim brakuje, ale nie jest taki zły. Może gdyby posadzić wśród niebieskiego bzu jeszcze kilka... Na mnie nie licz. No dobrze już, dobrze. Chyba jednak wrócę do produkowania zwykłego miodu. Chciałem powiedzieć, że to mały prezent na osłodę naszej przygody. No ale niestety, zbyt słodki to on nie jest. Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. Do usług. I miodowe lata zostały w końcu zakończone. Niestety miód Ergo nie okazał się takim sukcesem, jak oczekiwał. Przekazał mi ostatnie dwa słoje miodu, które udało mu się wytworzyć. No jak to nie jest? Dodaje manę, więc jest super ekstra. Ja biegnę do kopalni, tu już jej niedaleko zostało. Zrobię cięcie i widzimy się przy wejściu. No i moi drodzy, dotarłem do kopalni, natomiast dziennik mi się nie zaktualizował, więc muszę się po prostu przespać. Tutaj Finn sobie siedzi i spoko, ale muszę przespać 2 dni. Z tego co sprawdziłem, to faktycznie muszę aż tyle pospać. Goniec Marvin? Zgadza się. Zdaje się, że Lorenzo chciał z tobą rozmawiać. Zgłoś się do niego. Oczywiście, ale to w kolejnym materiale. Ja wiem, co on ode mnie nie chce. Po prostu mam wybór tych dwóch gildii i będę się na którąś musiał zdecydować. No, trochę tutaj spania było, natomiast... Okej, okay, dobra, ten znowu. Zgadza. Tak, tak, ja znam tą śpiewkę. Znam tą śpiewkę i tyle. I mam nadzieję, że zaraz mi się zadanie zaktualizuje, bo tak to powinno chyba wyglądać, że dnia 73 zadanie się aktualizuje, tylko trzeba trochę po kopalni tutaj pobiegać i wtedy powinno się zaktualizować. Ja wam pokażę, że z Finnem nie mamy żadnej opcji dialogowej. Przykre to, ale prawdziwe. No, trudno, tak bywa. O, proszę bardzo, kto jest kim? Zaktualizowało się. Myślę, że mogę już wyruszyć do kopalni bez wzbudzania żadnych podejrzeń. No to ruszamy do kopalni. Ja skrzętnie schowałem sobie już tam... Skrzętnie, bardziej tak pomyślałem o tym i schowałem sobie kilka rzeczy do tej skrzyni. Dzięki czemu chcę będę mógł wejść do kopalni, wejść do kopalni, jednak biorąc spodoba kilka po swoich fantów. Opłata to za mi powinno będzie wynosić... ułatwić w przyszłości po prostu... Nie wiem, walkę złota z pełzaczami, nawet jak będą w tej kopalni. No bo w tej kopalni były kiedyś pełzacze. Jedyne, co wolno a teraz, wnieść do kopalni, to własne już kilofy. W tej kopalni wszystkie twoje rzeczy będą całą przechowywane broń na zewnątrz. Jakby jeśli zabrałem, potrzebę, no to ich tam nie będzie, nie? Tak mi się wydaje. Więc po prostu pomyślałem sobie, a tutaj proszę bardzo, kilka rzeczy sobie schowałem. Tak, żeby mieć co jeść i mieć jak się włamywać, bo pamiętam, że mi wytrychów brakowało poprzednim razem i nie mogłem tego ukraść, a w ogóle tych ludzi okradłem, więc raczej nic nie będzie się dało. Przede wszystkim, proszę bardzo, tutaj mam te kilofy, spoko, bo mam ich sporo, spodnie kopacza, amulet matki, pierścień do pierścień żelaznych kości, kamiennej skóry, pas myśliwski, no, trochę wytrychów i trochę bryłek złota. Zadanie mi się zaktualizowało, jestem w środku, muszę być wyjątkowo ostrożny z tym,
Gdzie idę? Kto mnie widzi, a przede wszystkim co i komu mówię? Myślałem, że może Roel mi opowie o nowinkach w kopalni, ale nigdzie go nie widzę. No szkoda. Ale proszę bardzo, możemy... Ej, bez porządnego snu nie dam rady pracować. Naprawdę? Przecież się przespałem. W ogóle jak? 910 życia? Co mi daje tyle życia? Amulet matki, wow. Loves. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Strażnicy chcą od nas coraz więcej złota. Odkryte złoża się powoli wyczerpują, a nikt nawet nie pomyśli o przedłużeniu szybów. Jeśli tak dalej pójdzie, to Araxos zostanie z pustą dziurą w ziemi. Czyli nastroje są posępne. Nicolt. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Nikt dawno nie widział Igora. Ten złodziej pewnie tylko myśli, jak nas jeszcze bardziej wykorzystać. Okej, czyli tutaj jakby wszystko załatwione, beczka z wodą. Ej, no nie mogę kopać, to jest paskudna sprawa. Ej, nie dam rady dłużej pracować, przecież ja nawet, ja dopiero nawet pracować nie zacząłem. O co tutaj chodzi? O co tutaj, come on. Czy ja muszę się przespać? Kolego, jak widzisz, mamy tu dzisiaj komplet. Ale jeśli zapłacisz teraz, to obiecuję, że zajmę dla ciebie jedno z tych świetnych miejsc do kopania. Dobra, masz. Proszę, za niedługo wrócę. Nie pożałujesz tego. Dwie bryłki. Kiedyś cię pobiłem, już expa za ciebie nie dostanę. Jednym z szybów kopalni jest naprawdę sporo górników. Nars obiecał zająć dla mnie miejsce, jeśli odpowiednio mu zapłacę. Któryś imienny? Kopacz. Żaden nie jest imienny. Okej. No trzeba przeszukać tą kopalnię po kolei. Tutaj kopacz też nie imienny. Samorodki złota. Stój! Przejścia nie ma! Jak to? Przecież zapłaciłem. Przecież już ci zapłaciłem. Stary, ostatnio tyle was się tutaj przewija, że już sam tracę rachubę. Może płaciłeś, może nie. No, znaj moje dobre serce. Wejdziesz za połowę aktualnej ceny. Jeśli nie masz zamiaru płacić, to lepiej spadaj, zanim się wkurzę. Czemu mam niby płacić za przejście? To chyba jasne, że ten fragment kopalni jest zamknięty. Ta dobrowolna opłata jest na cele odrestaurowania tych pięknych i zapomnianych szybów. 10 złotych samorodków to naprawdę uczciwa darowizna. Dobra, masz. Zapraszam do środka. 5. Ty pazerna pijawko, ty. Dobra. Sprawdzamy, ale po kolei lecimy. Zaczęliśmy od prawej, lecimy po kolei korytarze. Tutaj czy coś jest? Pamiętam, że tutaj kiedyś mech zbierałem. No i tutaj były pełzacze, czy ty... Zwłoki... Roela. Poznane, bryłka, kilof. O, dobrze, kilof mamy. Co się stało? Znalazłem ciało Roela, ciężko powiedzieć co go załatwiło, wygląda jakby spadł z wysokości, ale jednocześnie ciało jest też mocno nadgryzione przez pełzacze. Nie został też ograbiony, może to był jedynie wypadek? Muszę zdecydować, czy chcę komuś o tym powiedzieć, w aktualnej sytuacji nie wiadomo jak to wpłynie na nastroje. O kurde. No tutaj były kiedyś pełzacze, no specjalnie teraz broń jakby na to wziąłem, no bo akurat to, że będą, że się mogą pojawić, no to się mogłem spodziewać, no bo pamiętacie, odkryliśmy taką małą kopalnię dla Araxos, gdzie nas chcieli oszukać i tam pojawiły się pełzacze, więc tutaj wolałem być przygotowany, no ale na śmierć Orela przygotowany, kurde, no nie byłem. Chociaż w sumie już go tak średnio pamiętam, to dawno byłem w tej kopalni Araxos. Dobra, coś tutaj jest, najemnik, pusto. Tutaj jest... Czy to nie ty rozdawałeś ostatnio naszym piwo? Niech no ja ci się przyjrzę. Tak, to zdecydowanie ty. Gdzie się podział ten drugi, co to zazwyczaj robił? Już przynajmniej z 2 dni go nie widziałem. Nieważne. Problem jest taki, że teraz nie mam już nic do picia. To ten... Nawet małej buteleczki. Może mógłbyś mnie poratować jakimś piwem. Pewnie masz tam jeszcze kilka w zanadrzu. No, coś tam mam. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Lepiej weź kilof i zacznij kopać. Bladwyn nie jest zbyt cierpliwy. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Górnicy powinni kopać, nie gadać. Wtedy wydobywaliby więcej złota. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Górnicy powinni kopać.
Ej, no. Jakie panują tu nastroje w ciągu. Lepiej weź kilof i zacznij. Okej, rozumiem, że tutaj nic się nie pogada. Coś więcej? Ty. Hej, Stan. Jeśli chcesz coś kupić, to zapraszam, ale nawet nie myśl, by próbować coś ukraść. Dokładnie ci się przyglądam. Ktoś próbował cię okraść? Nie próbował, a okradł. Ktoś bezczelnie ukradł mi całą paczkę tytoniu jabłkowego. Jeśli tak dalej pójdzie, to nie będę miał czym zapłacić za kolejną dostawę. Próbowałem dostać się do Igora i coś mu o tym powiedzieć, ale strażnicy nikogo do niego nie wpuszczają, a sami przecież się tym nie zajmą. Posłuchaj, wyglądasz na rozsądnego chłopaka. Może chciałbyś dorobić sobie kilka bryłek i pomógłbyś mi znaleźć tego złodzieja. Zajmę się tym. Wspaniale! Masz! Spróbuj tego. To jeden z ostatnich, które mi zostały. O, i 10 expa, no to zawsze, zawsze miło. Dobra, tutaj coś jest do załatwienia, tak? Czujesz ten zapach? Bardzo charakterystyczny, prawda? To najlepszy sposób, żeby sprawdzić, kto miał przy sobie mój tytoń. Rozglądaj się za niedopałkami. Jeśli przy kimś wyczujesz ten zapach, to będziesz miał pewność, że to on jest złodziejem. Ten gnojek z pewnością nie mógł się powstrzymać i wypalił jednego albo dwa. Może uda się chociaż odzyskać część paczki. Okej, kto jest kim? Handlarz Hastings został kradziony. Poprosił mnie, żebym spróbował odnaleźć paczkę tytoniu jabłkowego. Mam rozglądać się za niedopałkami, sprawdzić, który z górników śmierdzi tytoniem. Czy tutaj coś jest? Najemnik. O, skręt Heisnera. Czy tutaj jak... O, kolejny skręt Heisnera. Gdzie tutaj coś jest? O, jest kolejny. Heisnera. O, kolejny. Dobra, to tutaj prowadzą, widzę ślady. Tu jest... O, jeszcze jeden skręcik. Oj, coś się zaktualizuje. O. I kolejny skręcik. No trochę tych skrętów będę miał. Trop kończy się w grocie górników. Całe miejsce śmierdzi tytoniem. Zupełnie jakby zapach wydobywał się prosto z ogniska. Prosto z ogniska? Sądzę, że coś znalazłem. W ognisku znalazłem niedopaloną paczkę, zapewne po tytoniu Heisnera. To chyba powinien być wystarczający dowód dla kupca, ale może skonfrontuję znalezisko z górnikami z groty. Lab. O, właśnie, o Roelu. Jeden z górników, Roel, nie żyje. Znalazłem go na dnie opuszczonego szybu. Szkoda chłopaka. Nawet pomimo tego, że więcej gadał niż robił, powiadomię jego kolegów, że to właśnie ty go znalazłeś. Dzięki. Właśnie, tytoń. Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? Przykro mi, chłopcze. Nic mi o tym nie wiadomo. Tu? W ognisku znalazłem spaloną paczkę tytoniu. Wiesz coś o tym? Równie dobrze ktoś mógł go tam podrzucić. Naprawdę nic nie wiem o tej sprawie. Możliwe. Ty, Nikolt. Love zaklina się, że nic nie wie o tym tytoniu. Nie wiem, czy mogę mu wierzyć. Jedyny trop prowadzi właśnie do górników. Raczej nie uda mi się nic więcej wyciągnąć z tych chłopaków. Muszę podjąć decyzję, co powiedzieć Heisnerowi. Kurde, no tak nie wiem w sumie, no czy on... Znaczy, po pierwsze, to głupie by było spalać tytoń zaraz przy miejscu, gdzie się mieszka, nie? Więc no raczej wątpię. Słuchaj, Heisner, chyba ktoś tutaj... Poszedłem za tropem twojego tytoniu. I jak? Odzyskałeś moją paczkę? Dobra, górnicy wypalili. Nie, no nie wypalili. Nie. Ty, no to jest dobre. Jedyny trop jak po sznurku prowadził prosto do groty górników, a pozostałości paczki leżały spalone w ognisku. Wydaje mi się to wszystko zbyt oczywiste, wręcz jak ustawione. Czyli sugerujesz, że mógł to być któryś ze strażników? Cholera! Nikomu już nie można tutaj ufać. A może mówisz tak po prostu, by mnie zmylić? Chyba oszaleję w tej kopalni. Każdy próbuje każdego okraść i oszukać. Wiesz co? Zapomnijmy o całej sprawie. Masz tu za fatygę i nie wracajmy już do tego. Okej, bryłka złota. Kto jest kim? No to mam trochę tutaj, proszę bardzo. Niedopalona paczka, gulasz, skręt bagiennego ziela, skręt Heisnera.
co się stało. Gdyby Hastings dowiedział się, że ktoś mógł próbować wyrobić górników, natychmiast zaczął panikować. Chyba bardzo boi się popaść w konflikt ze strażnikami. Zapłacił mi nawet kilka bryłek, żebyśmy już nie wracali do tej sprawy. To ciekawe. Wróciłeś do nas. Dzięki tobie udało mi się wyjść na prostą. Proszę, weź te kilka bryłek jako spłatę mojego długu oraz nagrodę. Dzięki, stary. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Gdyby nie zła sława Górniczej Doliny, nikogo by już tutaj nie było. Oj, coś chyba nie za dobrze tutaj jest. Kopacz. Hej. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Górnicy są traktowani jak niewolnicy. Nieważne, czy w kopalni Araxos, Królewskiej, czy w Górniczej Dolinie. Okej, to nie za dobrze, no ale... Dalej jakby nie wiem, co się dzieje. Tam, dobra, tam widzę kogoś. Kopacz Tolek. Obfite złoża. Hej. Z tym nie mogę pogadać. Ej, z tobą nie mogę, a z tym Tolek. Dziwne, nie mam z nim kwestii dialogowej. A jak zmienię pancerz na kopacza. Ej, ty. Też nie mam, ale może zostanę w tym pancerzu kopacza. No dziwne, na razie nic się tutaj więcej nie dzieje. Najemnik, tutaj był jeszcze ten pijany. Ej, ty. Jakie... Górnicy powinni kopać. Nic tutaj nie ma. Okej, okay, tam jeszcze jeden jest. Skąd ty to masz? Murk. Ej, ty. Nie da się z nim pogadać. Okej, okay, kopacz. No dobra, chyba nie wiem, no prześpię się, no bo kurde, co mam zrobić? Ale życie nie odpocząłem, ale przynajmniej kopać mogę. No to będzie ciekawe. O, mogę. Złamał się. No ale mam tych kilofów trochę, więc chyba damy radę, nie? Proszę bardzo. Nic nie zostało, ale wyeksploatowane zboże, dobra. Ty, ej, kopacz, najemnik. Tutaj złożę samorodek złota. Ej, bo ja nie mam z kim pogadać w ogóle. O, dwa samorodki zasypują kopalnię. Tutaj jest wyeksploatowane zboże. No jeszcze pójdę raz do murka. Tu też wyeksploatowane, tu samorodek. On trochę mi tutaj spada zdrowie, ale kurczę, w ogóle dziwię się, że wcześniej nie mogłem kopać. Miałem full HP i nie mogłem. Dobra. Panowie, czy teraz jest jakaś kwestia dialogowa z wami? Może trzeba było się faktycznie, nie wiem. Nie. Ten od tutaj nic. Zero kwestii dialogowej, no ej. Przykre to jest. To jest naprawdę przykre. Ja tutaj zrobię cięcie i zobaczymy się, gdy będę mógł z kimś pogadać. O, zrobił się wpis, kto jest kim, więc coś chyba się zadzieje. Proszę bardzo. Złamał się. Nigdzie nie widzę ani górników, ani Narsa. Ciekawe, co sprawiło, że nagle wszyscy się stąd wynieśli. Nie przyjrzałem się twarzom tych górników, żadnego nie znałem z imienia. Będzie trudno ich teraz wyśledzić. Okej, okay, tu wyeksploatowane zboże. Złoże. Nowy wpis. Ale nic więcej się nie dzieje, więc kolejne cięcie i widzimy się, jak znowu coś tutaj się stanie. Jak tam? Douczyłeś się czegoś o naszym fachu? O, mamy opcję w końcu dialogową. Ostatnio sporo ćwiczyłem. Chyba naprawdę wziąłeś sobie do serca moje ostatnie rady. W takim razie możesz się nam na coś przydać. Dokopałem się z kolegą do naprawdę dobrych skał, pełnych pięknych samorodków. Ale jest jeden mały problem. Skała jest bardzo niestabilna. Jeśli zaczniemy od tak sobie kopać, to pewnie połowa urobku nam przepadnie pod gruzowiskiem. Gdybyśmy jednak zaczęli pracować jednocześnie, to wszystko powinno być w porządku. W najgorszym wypadku ściana osunie się, gdy my wszyscy zdążymy już napchać sobie kieszenie złotem. To jak będzie? Wchodzisz w to? Jasne. Jasne. Bierzmy się do roboty. Dobra,
Z tobą jest już nas komplet, więc możemy zaczynać. Widzisz te cztery spore bryły złota za nami? Podejdź do tej najbardziej po prawej i zacznij kopać. Dołączymy do ciebie. Okej. Zgodziłem się współpracować z Tolekiem. Mamy kilka osób przekopać się przez niestabilne, złotonośne skały. Górnik przydzieli mi bryłę po prawej stronie, patrząc od wejścia. To ta bryłka. Już wszyscy jesteście? Hej, ty! Ale to ja się muszę przespać. Ej, kurde, Tolek, poczekaj, posłuchaj. Chwilę, ja muszę tylko usnąć, żeby przespać się do następnego dnia, bo nie jestem w stanie po prostu inaczej pracować. Łóżko i do następnego dnia, bo tutaj inaczej nie ma sensu. Chyba, że 74. Do następnego poranka. Dobra. Teraz mogę popracować. No, to jest wkurzające w ogóle w tej kopalni, że... Kurde, no trzeba się przespać jakby. To jest kicha totalna. Ale może nic się nie stało. Dobra, nic się nie stało chyba z wam. Obfite zboże, kop. Wow, naprawdę obfite. Wow, jakie obfite. Złamał się. Nie szkodzi, Marvin. Mamy trochę tych kilofów. Dobra. Ulera, blisko było. Dobrze, że było nas czterech, inaczej pewnie obsunęłaby się cała ściana. Zatrzymaj to, co wydobyłeś. Teraz już będę wiedział, z kim rozmawiać, gdy znowu trafię na dobre złoże. Możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, co się tu ostatnio dzieje? Zazwyczaj nie lubię gadać na ten temat, ale coś ci powiem, bo jesteś w porządku, facet. Te wszystkie protesty, skargi i kłótnie nasiliły się niedawno, może z pół roku temu. Ja tam w sumie się zajmuję swoimi sprawami i żyje mi się całkiem nieźle. Może gdyby więcej czasu kopali, a mniej dyskutowali, jak to jest źle, to też by im to wyszło na dobre. Okej. Wygląda to, że nie wszyscy górnicy mają problem z aktualnymi wydarzeniami. Tolek mówi, że nie narzeka na obecną sytuację, a większość aktualnych skarg i konfliktów w kopalni zaczęła się dopiero niedawno. Okej, czy ja mogę wyeksploatowane zboże? Ach, dobrze, że przynajmniej to tutaj ogarnęliśmy. Samorodek, dawaj Marvin, dawaj, odup trochę, jak już tu jestem, no. Najgorzej, że naprawdę sporo dni mi tutaj leci w tej kopalni, no ale, no, to jednak sporo złota. Proszę bardzo, można to wykopać, a połowę urobku i tak mogę zachować, więc warto, tylko faktycznie te kilofy się psują. Dobra, ja robię to samo co wcześniej, czyli robię cięcie i widzimy się, gdy coś się stanie. No i moi drodzy, pojawiły się opcje dialogowe u kopaczy, więc sobie tutaj z nimi pogadamy. Wiesz może, czemu wszyscy opuścili szyb Narsa? Przykro mi, nie mam pojęcia, o kim mówisz. Okej, dobra, może ten kopacz nam coś powie. Hej! Wiesz może, czemu wszyscy opuścili szyb Narsa? Nars drążył temat i teraz go nie ma. Wyciągnij wnioski. Okej, i dostaliśmy wpis, widzę kto jest kim. Jeden z górników właśnie mi groził, zasugerował, że jeśli nie przestanę wypytywać o Narsa, to skończę tak jak on. W ten sposób chyba niczego się nie dowiem. Dobrze moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego jak teraz przejść w sumie do siedziby tutaj tych najemników, bo wszystkie jakby pozostałe skrytki mamy przeszukane. Skrytki tutaj, tudzież korytarze z tymi kopaczami. Znowu ty. Igor nie będzie mógł cię przyjąć ani dziś, ani jutro, ani za tydzień. A to dlaczego? A to dlatego, że wyraźnie sobie życzył, by nikt mu nie przeszkadzał. Jeśli nie chcesz oberwać po głowie, to radzę ci spadać. No, za miły to on nie jest, ale to nam dało już jakiś kolejny wpis. Strażnik robił się bardzo agresywny, gdy zacząłem się dopytywać, dlaczego nie mogę zobaczyć Igora. O co tutaj chodzi? Muszę jakoś dostać się do środka. Może uda mi się znaleźć wejść od drugiej strony budynku. Przy okazji, skoro już tutaj jesteśmy, to ten skoro sobie pali, to ja bym sobie te kufry pootwierał.
lewo, prawo, prawo, o i weszło, proszę bardzo. Jakaś potrawka, tutaj przepis, wszystko sobie zgarniamy, zaraz sobie przeczytam. Tylko jeszcze jeden tutaj kuferek bym otworzył. Stary, pokaż, pokaż, co masz w środku, mój ty kotku. Prawo, prawo, prawo i kufer otwarty. Proszę bardzo, jeszcze wytrychy mam tutaj. Cudownie, podczas pierwszej wizyty właśnie tych wytrychów mi brakowało. Ej, ty. Astol, nie mam z tobą opcji dialogowej, tu wszystko już opędzlowałem. Brakowało mi tej opcji z wytrychami, a teraz je mam. Ale no tak dobrze zrobiłem, że w sumie zostawiłem te sprzęty, bo inaczej nie miałbym czym otwierać. O, nigdzie nie widzę drugiego wejścia do biura Igora, ale zauważyłem uchylone drzwi do wieży magazynowej. Musi tam być coś, co pomoże mi ominąć strażnika. No to zaraz to sprawdzimy. Hello. Jest notatka, tutaj można wejść na górę. No to wskoczmy na górę, co tutaj ciekawego będzie. Zaraz to wszystko przeczytamy. Kufer, okej, kolejne wpisy. Przy okazji widzę skórzany mieszek, no to sobie go weźmiemy. Kufer, lewo, lewo, prawo, ale wszystko wchodzi pięknie. Proszę bardzo, kolejne kilofy, ale ja już kilofów nie potrzebuję, bo ja wszystko wykopałem. Wszystkie bryłki rudy wykopałem. Ty proszę, widzę, że jest kolejne zejście. Jeszcze niżej, dobra. I tu jest kolejny kuferek. Jest otwarty, proszę bardzo. Mamy gulasz dzika na winie. Ooo, to jest coś, co mnie bardzo, ale to bardzo interesuje, bo to dodaje jeszcze punkty trafień. Cudownie. Ej, cudownie, dobra, to ja teraz mogę sobie wyjść, przeczytać te wszystkie rzeczy, sprawdzić, co w ogóle zyskaliśmy, no bo zyskaliśmy naprawdę sporo, sporo fajnych fantów. W ogóle zmieńmy ten strój. O, no to gulasz dzika, no to przede wszystkim zjem, bo punkty trafień plus jeden to jest sztos. Cudownie. Dostaliśmy też notatkę z kopalni Araxos. Górnicy pozwalają sobie ostatnio coraz więcej. Mieliśmy tu jasny i dobrze działający układ. A odkąd pojawiły się tutaj ci wszyscy nowi, to niektórzy próbują wymigać się od zapłacenia moich 10 bryłek. Te gnojki muszą coś knuć za naszymi plecami. Pewnie nawet ten stary macza w tym swoje górnicze paluchy. Pozwalają sobie na zbyt wiele. Musimy im pokazać, gdzie ich miejsce. Ej, no to 10 bryłek, no to jest kilku strażników, którzy chcą rudę. Przeczytajmy wpisy. Znalazłem zwój snu, w okolicy nie ma innych strażników, więc nikt nie powinien widzieć, jak rzucam zaklęcie na strażnika Igora. O, super. Mam zapasowy klucz prowadzący do pokoju Igora. Super. Notatka nie jest podpisana, ale zdecydowanie wygląda na spisaną przez jednego ze strażnika dla pozostałych. Autor listu sam nie wie, co doprowadziło do wściekłości górników, ale jego rozwiązaniem na uspokojenie sytuacji jest pokaz sił. Jeśli szybko nie dowiem się, o co tutaj chodzi, to może dojść do jakiejś tragedii. Świetnie, że w takim razie... O, jeszcze tutaj skórzany mieszek, więc to sobie weźmiemy. Świetnie w takim razie, że mam sprzęt, więc w razie co, to gdyby doszło do konfliktu, to nie będzie mnie tak łatwo pokonać. Proszę bardzo, jest i zwój snu, pod czwórką sobie wrzucamy. No i zobaczymy, na czym tutaj to się skończy. Mam nadzieję, że tutaj będzie w miarę łatwo. To znowu ty. A to dla... Dobra, słuchaj stary. Idź spać, Lulu. No i dobra. I teraz się skradam. Widzę, że tutaj są drzwi. Cudownie, przeszliśmy obok niego. Czy tutaj coś jest? Tutaj nie widzę absolutnie niczego. Ja chyba się nie muszę skradać. Kolejne drzwi. O, i to jest chyba Igor. Tak jest. Kim jesteś? Kto cię tu wpuścił? Od Lorenzo jestem. Przysyła mnie Lorenzo. Miałem się dowiedzieć, co tu się dzieje. Myślisz, że w to uwierzę? Pewnie wysłał cię tu Bladwin, żeby sprawdzić, co powiem. Absolutnie nie. Myślałem, że to ty tu rządzisz. A czy to wygląda, jakbym rządził? Strażnicy trzymają mnie tu jak w klatce, bo jestem im potrzebny. Zresztą, po co marnuję ślinę na rozmowę z tobą? Z pewnością to jedna z waszych zabaw, by już całkowicie doprowadzić mnie do obłędu. Kradzież mieszka by się przydała. O, i teraz pokaż swoje towary. Dobrze, już dobrze. Wierzę ci. Nie spodziewałem się, że Lorenzo kogoś przyśle. I to kogoś, komu uda się do mnie dostać bez obstawy. Pytaj, o co chcesz. Może uda mi się ci jakoś pomóc. Czy sytuacja w kopalni zawsze była tak napięta? Ciężko mi porównywać, bo dawno nie widziałem górników. Jeśli jednak pytasz o to, co było zanim się tutaj tak pozmieniało, to nie przypominam sobie większych konfliktów.
Już wtedy strażnicy lubili wyciągać od górników bryłkę czy dwie na jakieś piwo. Ale ani razu nie doszło do rękoczynu. Co tu się w ogóle dzieje? Nie próbowałeś nic zrobić? Na początku myślałem, że sobie żartują. Ale gdy oberwałem żelazną rękawicą prosto w zęby, zdałem sobie sprawę, że nie mają ochoty na pertraktację. Co mogłem zrobić? Wyjść mi nie pozwolą, listu nie wyślę, bo i tak go sprawdzą. A gdy pojawiał się ktoś z gildii, to robili całą scenę, gdzie stali przy rozmowie i sprawdzali, co mówię. Grałem zgodnie z ich zasadami, bo mi życie miłe. Nie mam zamiaru umierać za jakąś kopalnię. Gościu, po prostu nie ogarniasz tego burdelu, w którym się znalazłeś. Bladwin jest ich szefem? Nigdy formalnie nie określił się jako przywódca, ale to właśnie on wydaje polecenia pozostałym strażnikom. I mnie. Nasza forma rządów zmieniła się tutaj niedługo po jego przybyciu, więc pewnie to był właśnie jego pomysł. Ile to już trwa? Gdyby nie to, że dostaję regularne posiłki, to pewnie straciłbym już rachubę. Ale z moich dokumentów wynika, że przynajmniej pół roku temu zaczęły się tutaj zmiany. Czyli mówisz, że strażnicy przejęli władzę? Myślę, że wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania kopalni to bardziej precyzyjne określenie. Tak naprawdę nie pozbawili mnie mojej funkcji. Dalej zajmuję się rachunkami kopalni i sprawami organizacyjnymi. Tyle, że muszę to robić dokładnie pod ich wytyczne. Lepiej będzie, jeśli już pójdziesz. Gdyby strażnicy zobaczyli, że z tobą rozmawiam, to byłoby już po nas. Przykro mi, że nie mogę ci bardziej pomóc. Mam nadzieję, że uda ci się wymyślić coś, żeby uratować nas wszystkich. No oczywiście, jak trwoga to do Marwina, proszę bardzo. Udało mi się dostać do Igora. Wygląda na to, że zarządca kopalni pozwolił się zastraszyć Bladwinowi i reszcie strażników, którzy rządzą teraz kopalnią. Taki układ trwa już od wielu miesięcy, dlatego wciąż nie jestem pewny, co sprawia, że dopiero ostatnio wydobycie oraz nastroje zaczęły się pogarszać. Rozejrzę się jeszcze po kopalni. Oczywiście, że się rozejrzę. Czy tutaj jeszcze coś jest? Może się po jego pokoju mógłbym rozejrzeć. Jest kuferek. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 lewo. Ej, nie złamał się żaden wytrych, proszę bardzo. A, trochę fantów zdobyłem. No i 108 monet. Kurde, można być przedsiębiorczym? Można być przedsiębiorczym górnikiem? Można. Kusza Araxos, proszę bardzo, nałóżmy tą kuszę. Całkiem zacnie. 912, ale to tylko dlatego, że mam omlet matki, więc tutaj tego zdrowia mam mniej. Strażnik, widzę sobie śpi, tutaj nic nie mam z nim do przegadania. No, trochę tego HP padło. A co tam się dzieje? Co... Gadaj, gdzie jest Nars, albo obetnę ci te parszywe łapy. A co? Zgubiłeś swojego kolegę? Może poszukaj go tam, gdzie leży Roel. Po co mielibyśmy zabijać Roela? Zabiliście jednego ze swoich i teraz próbujecie w to wrobić nas? Chciałem, żebyśmy tu mieli pewien układ, gdzie wszyscy możemy sobie trochę zarobić w miłej atmosferze. Ale jak widać, bez twardej pięści się nie obejdzie. Od tej pory będziecie oddawać całe wydobyte złoto. A jeśli zobaczę, że któryś z was się obija, to osobiście połamię mu ręce. Nie masz prawa! Żądamy widzenia z Igorem! Zapomnijcie o Igorze. Teraz to ja tu rządzę. Jeśli do jutra nie zobaczę tutaj Narsa całego i zdrowego, to wymyślę dla was jeszcze ciekawsze kary. Co tu się zadziało? Sytuacja w kopalni jest coraz szybciej eskaluje. Bladwin otwarcie przyznał się, że to on teraz rządzi. Gdyby udało mi się odnaleźć Narsa, to może chociaż na moment powstrzymałbym to szaleństwo. Ej, tu się naprawdę źle dzieje. Któryś tu kopacz jest imienny? Ty, Murk, może ty coś wiesz? Ty tu jesteś zawsze wygadany. Ty nie wydobywasz? Moja ręka dalej nie jest w najlepszym stanie. Jeśli będą chcieli mnie zmusić do kopania, to będą to musieli zrobić siłą i przy wszystkich. Niech wszyscy zobaczą, jak zmuszają starego, rannego górnika do śmierci z kilofem w ręku. Powinniśmy się im jakoś przeciwstawić.
Jeśli tak to zostawimy, to wykończą nas jednego po drugim. Zupełnie jak Roela na dnie tego tunelu. Całego poturbowanego i pogryzionego. Ty, ty. Jak tak skąd o tym to wiesz? Myślę, to chyba skąd to wiesz? Wolę nie siedzieć to tutaj nie gadałem, jak on wyglądał. Wszystkich strażnikach. Ty coś knujesz. Murk jak na faceta ze złamaną ręką zdaje się być bardzo skłonny do walki ze strażnikami. Ciekawe, gdy mnie mijał, poczułem jakiś dziwny, znajomy zapach. Ej, ej, dobra, gdzie jest Loaf? Gdzie jest Loaf? Muszę pogadać z Loafem, no bo kurde, no to tak nie może być. Słuchaj, Loaf, ty siedziałeś gdzieś tutaj, nie? Ty siedziałeś w tym miejscu, ale ciebie tu bra. No nie widzę ciebie. No to gdzie jest ten Loaf? Hello, hello. Tutaj widzę, Murk sobie idzie. Poszukamy Loafa, jak nie ma go tu, to może gdzieś w którymś z tych tuneli, no gościu, muszę się z tobą naradzić, bo ty jesteś jakby takim bardziej ogarniętym kopaczem, to może coś... Coś powiesz. A ty co? Tu jesteś, szukałem cię. Mnie? O co chodzi? Chodź za mną, nie ma czasu na wyjaśnienia. No to idę, bo dobra, ale co się dzieje? O co chodzi? A co to za tajemne zebranie? O, jesteś wreszcie, już się martwiłem, że do nas nie dołączysz. No jak to miałbym nie dołączyć? Ja właśnie ciebie szukałem. Co tu się dzieje? Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj tajne zebrania, by ustalić nasze dalsze działania. Początkowo myśleliśmy, że obejdzie się bez użycia siły. Liczyliśmy, że jeśli w końcu Igor nas wysłucha, to uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia. Niestety, dzisiejsza sytuacja pokazała, że nie mamy żadnego wyboru. Tutaj nie chodzi już tylko o warunki pracy i nasze zarobki. Tutaj odbywa się walka o nasze życia. Co planujecie zrobić? To, co powinniśmy zrobić już dawno. Wziąć kilofy w dłonie i przewalić nimi w łby tych przeklętych oprawców. Zbyt długo już się na to godziliśmy. Igor i jego strażnicy muszą ponieść karę. Dlaczego mnie tu wezwaliście? Obserwowaliśmy cię od dłuższego czasu. Początkowo chłopcy byli co do ciebie nieufni, ale udowodniłeś, że jesteś jednym z nas. No pewnie, górnik za górnikami. Będzie trochę bardziej znośny byt w tej przeklętej kopalni. To jak będzie? Przyłączysz się do nas? Dobra, pewnie, że pomogę. Jaki jest wasz plan? Myśleliśmy, żeby po prostu wziąć kilofy w dłonie i ruszyć szturmem na dom Igora. Niech wreszcie pokaże się nam na oczy i coś zrobi. Wydaje mi się, że ktoś wami manipuluje. Co to za pomysł? Masz na to jakieś dowody? Tolek wspominał, że sytuacja pogarsza się od jakiegoś pół roku. No tak, mniej więcej wtedy pojawił się tutaj Bladwin. Został kapitanem straży, gdy kopalnia była powiększana i pojawili się nowi górnicy. A czy wśród nowych górników pojawił się wtedy ktoś szczególny? Większość osób z tamtego rzutu bardzo szybko zrezygnowała. Właściwie to jak się teraz nad tym zastanowię, to został już tylko Murk. Zabójstwo Roela też nie ma większego sensu. Po co mielibyśmy go niby zabijać? Starał się podlizać strażnikom, ale to nie powód. Strażnicy nie mieli powodu, by tracić potencjalne źródło informacji. Cała ta sprawa z tytoniem wygląda mi na przekręt. Komuś bardzo zależało, żeby was w to wrobić. Komuś? To jasne jak słońce, że to sprawka strażników. Oj, wątpię. Murka, to ktoś tu, poczułem ktoś od niego tu zapach tego coś tytoniu. Robi. To chyba oczywiste, skoro tak tytoń został spalony w ognisku, to wszyscy nim śmierdzieliśmy. Cholera! Murk pojawia się w zbyt wielu z tych historii, żeby mógł to być przypadek. Gdy tak teraz myślę, to ten facet ciągle coś komuś podszeptywał. Ciągle kogoś nam tu podsyłał. Czy dawał znać o jakichś wydarzeniach, a nigdy nie chciał się angażować. Co za drań! Chciał, żebyśmy sobie skoczyli do gardeł. Tylko po co? Jaki mógł mieć w tym cel? Zaraz się tego dowiem. Póki co, wstrzymajcie się z buntem. Wydostanę się stąd i przekażę wszystko, co tu zobaczyłem, Lorenzo. Dobrze, teraz, gdy wiemy, kto jest prawdziwym wrogiem, dam radę przekonać wszystkich, by wytrzymali jeszcze trochę. Zajmij się Murkiem. Niech drań pożałuje, że zadarł z górnikami. Już biegnę. Ej, bo tu się naprawdę coś zadziało. Dobra,
Marvin, przeczytajmy, co tutaj jest. Wszystko zaczęło się składać w jedną całość. Wygląda to, że od samego początku za podburzaniem górników stał Murk. Muszę go dorwać, zanim zdąży wymyślić coś jeszcze. Muszę skontaktować się z Murkiem. Może uda mi się wyciągnąć z niego jakąś przydatną informację. No to biegnę do Murka. Ej, to nie jest... no w sumie tam się spotkamy, nie będę przedłużał. Dobra, bo wiemy, w jakim on jest korytarzu, więc po prostu krótkie cięcie to było. Murk, stary, słuchaj. Coś tu nie pasuje. Przejrzałem twój plan. Nie wiem, o czym mówisz? To ty od dłuższego czasu próbujesz skłócić górników i strażników. Nawet nie próbuj się wypierać. Mam na to dowody. Od samego początku czułem, że będą z tobą problemy. Umrzesz dla dobra Królestwa Myrtany i Króla Robara. No i co? Po co ci to było? Mech z kopalni złota. Jabłko dostałem, mech, okej, okay. Kuszę jakiś dokument. Mój łeb. Gdy próbowałem porozmawiać z Murkiem o jego działaniach, natychmiast wyciągnął broń i się na mnie rzucił. Chyba wcale nie miał żadnych problemów z ręką. Murk! Gadaj, co wiesz. Nic ze mnie nie wyciągniesz. Ej, co on... Co on wypił? Więcej już z Murka nie wyciągnę. Zaraz po przegraniu walki wypił jakąś truciznę i padł na ziemię. Przynajmniej mam teraz pewność, że nikt nie będzie już próbował namieszać w kopalni. Tak czy inaczej sytuacja jest napięta. Powinienem jak najszybciej udać się do Lorenzo. No to moi drodzy, ja pędzę do Lorenzo. Wyjdziemy z tej kopalni i skończę ten odcinek, bo jest bardzo, bardzo długi. Natomiast tak wygląda moja postać. Całkiem nieźle. Fajnie ta sprawa się rozwiązała tutaj, czy fajnie? Fajnie, nie fajnie. Przynajmniej kopacze żyją, bo to się mogło naprawdę skończyć rozlewem krwi. Wypuść mnie. Chcę opuścić kopalnię. Bladwin polecił mi nie przepuszczać nikogo, dopóki sam nie wróci do kopalni. Bladwina nie ma w kopalni? Tak. Podobno miał jakąś rozmowę z Igorem. Ja tylko widziałem, gdy biegł jak poparzony w stronę miasta. Cholera wie, o co mogło chodzić. Ja tam nie chcę mieć problemów. Dlatego proszę, byś zawrócił i zajął się kopaniem. Nie chcesz mieć problemów? To mnie przepuść. Zejdź mi z drogi, albo sam cię przesunę. No chodź! Zobaczymy, jak machasz tym kilofem. Tak się składa, że ja nie mam żadnego kilofa. Dziękuję. No i co? Trochę mnie to kosztowało, ale udało mi się uciec z kopalni. Muszę jak najszybciej udać się do Lorenzo. No i dzięki, wpadł miecz odrzucony, wpadło trochę złota, wpadł eks, kopalnia się otworzyła. Moi drodzy, ja pędzę do miasta. Tak wygląda moja postać, tak wyglądają zadania. Ja tutaj trochę pozmieniam mój ekwipunek. No i się spotkamy w kolejnym materiale już w mieście. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!